Serdecznie polecam Państwu najnowszy numer tygodnika Do Rzeczy, a w nim okładkowy temat, wywiad z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim, w którym zdradza tygodnikowi Do Rzeczy swój polityczny plan przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi. Mówi o pomysłach na gospodarkę, na sprawy bezpieczeństwa państwa, na sądownictwo, na służbę zdrowia, czy też na politykę zagraniczną. Deklaruje także, że nie zamierza się mścić na Platformie Obywatelskiej. Ze spraw politycznych także jeszcze, o tym, co się obecnie dzieje w Platformie Obywatelskiej, pisze Piotr Gursztyn, a o tym, co dalej z ruchem Pawła Kukiza, pisze Piotr Gociek. Ja od siebie polecam tekst o Beacie Szydło, ponieważ jeździłam z nią szydłobusem i widziałam, jak zachowuje się podczas tych pierwszych spotkań z wyborcami. Z rzeczy jeszcze ciekawych także tajemnica sobowtóra Antoniego Macierewicza. To temat z wywiadu z Piotrem Naimskim, który opowiada o kulisach obalenia rządu Jana Olszewskiego i tam właśnie pojawia się historia o tym, jakoby Antoni Macierewicz miał poznać wtedy swojego sobowtóra. W minionym tygodniu Sejm przegłosował ustawę o in vitro. My zajmujemy się naturalną metodą leczenia niepłodności, czyli naprotechnologią, która jest chyba trochę niedoceniana i chyba trochę więcej powinniśmy o niej wiedzieć i o niej mówić, więc zachęcam do lektury także tego tekstu, a także o tym, czy słodziki tuczą i czy są rzeczywiście takimi zdrowszymi zamiennikami cukru. Okazuje się, że niekoniecznie. O tym także w tygodniku Do Rzeczy serdecznie zachęcam do lektury.